Studiu Radia 5, Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wczoraj konferencja prasowa ostrzegał Pan przed dawaniem pieniędzy żebrakom i. to problem w Suwałkach? To jest problem marginalny. Konferencja oczywiście była, wczoraj odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale. W... To jest tylko jedno hasło z tej konferencji, dając pieniądze, nie pomagasz, ale drugie to hasło pomagaj mądrze. I ja bym może chciał się skupić na tym pomocy mądrzej, Czyli? Bo, to, bo to jest ważne. Bardzo nam zależy na tym, aby była taka pomoc sąsiedzka, informacja o tym, że komuś coś źle się dzieje, wtedy my możemy tam wysłać pracownika socjalnego, zrobimy wywiad środowiskowy i będziemy działać. Mamy możliwości, narzędzia środki do tego, żeby pomagać ludziom biednym, ubogim na terenie miasta Suwałk, bo to jest nasza instytucja i staramy się to robić. Także bardzo ważna jest, bardzo ważne jest pomoc taka sąsiedzka, obserwowanie sąsiada, czy mu się coś złego nie dzieje. Jeżeli się dzieje, zapraszamy informacje do nas, czy pisemnie, czy telefonicznie. Mieli państwo już takie sygnały? Tak, tak, od czasu do czasu to jest i bardzo to sobie cenimy. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, jest to marginalna część, marginalność, Zjawisko w suwałkach określam to na jakieś kilkanaście osób. No niemniej jednak w tej chwili jest już cieplej, będą tak zwani turyści żebrzący, oni razem ze zmianą pogody będą się pojawiać i tutaj dając te pieniądze, no nie pomagasz. Uważamy, że, że te osoby. Te symboliczne dwa złote dane osobie żebrzącej, to, to zły uczynek? To znaczy, ja nie, nie chcę mówić z punktu widzenia moralności, czy to jest dobry, czy to jest zły uczynak, natomiast on nie pomaga tym ludziom wyjścia z biedy, z bezdomności. To nie jest. Ja nie znam takiego przypadku, że ktoś był bezdomny na przykład i nazbierał na ulicy i potem już nie był bezdomny. Raczej idzie to na wszystko na, tak jak oni mówią, na kieliszek życia, na kieliszek życia czy na przelew. No, piją alkohol, nie ma problemu w suwałkach. Typu, że nie mają nic co jeść, zabezpieczamy jedzenie. Czyli kupując zakupy na przykład za te przysłowiowe 5 zł dając taką reklamówkę zakupów, to też źle robimy? Nie powinniśmy. Nie, tego ma, robić? nie ma problemu, że takie osoby są głodne. Takie osoby nie są głodne. Miasto na bezdomnych wydaje około pół miliona złotych rocznie, ponad 60 tysięcy wydajemy na gorące posiłki. Te posiłki można zjeść. Wystarczy się do nas zgłosić. Są one w sześciu punktach miasta. I to oczywiście, że jeżeli ktoś da, no, no to no dobrze, no, niech tak będzie. Niech tak będzie, niemniej jednak to nie rozwiązuje sprawy. Chce, sta, najlepiej jest zgłosić do nas. I ta akcja cała y, mówi, chcę przez tę akcję powiedzieć, że przekaż Brzącemu, że tu możesz uzyskać pomoc. I jeżeli do nas się zgłosi, będziemy się starać mu pomóc. Ma pan przed sobą taki plakat, który, tak? który mówi... Mówi, dając pieniądze, nie pomagasz, pomagaj mądrze, przekaż brzącemu, że tu możesz uzyskać pomoc. Jest to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnej, a także schronienie, odzież, ośrodek wsparcia i profilaktyki dla osób nietrzeźwych, uzależnionych i bezdomnych w suwałkach. To jest na sportowej, a więc tam organizacja tym też się zajmuje i jesteśmy w stanie zaradzić temu problemowi. Widzimy osobę że żebrzącą pod sklepem, co robimy? Oprócz tego, że informujemy, próbujemy porozmawiać, straż miejska jest potrzebna? Straż miejska jest, jest potrzebna i przeważnie jest, że sygnał jest do Straży Miejskiej albo do nas. Jeżeli taka osoba znajduje się przy sklepie, a mamy informację, no to wysyłamy pracownika socjalnego i pracownik socjalny proponuje jej pomoc. Natomiast trzeba tu wiedzieć, że to są ludzie wolni, nie są to ludzie ubezwłasnowolnieni, i to od nich zależy, czy chcą przyjąć tą pomoc. Bywa tak, że dajcie mi święty spokój, ja tu żebrzę i ja niczego od was nie potrzebuję. No i to jest bardzo trudno, jeżeli ta osoba nie jest ubezwłasnowolniona, a takie jest a jej stanowisko, żeby nam pomóc. Niemniej jednak możemy im. Mu pomóc. I mamy wiele przykładów, że osoby, które z ulicy jednak wychodzą z tej bezdomności, i to są dziesiątki osób. Rocznie w tamtym roku to było no, kilkanaście, kilkanaście osób, które wynajęło mieszkania, prawda? złożyło wnioski, współpracowało z nami i z tej bezdomności wyszło. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Wspomniał Pan podczas wczorajszej konferencji, że niektórzy z tak zwanych żebraków uczynili sobie z tego całkiem przyzwoite źródło dochodu. Jeżeli chodzi o żebractwo, to zarówno w Suwałkach, ale także i w skali kraju to jest niedoszacowane. Nie mamy jakichś takich badań mówiących o tym. No niemniej jednak wiele przesłanek jest za tym, że to jest dobry biznes. Wróćmy do tej pomocy sąsiedzkiej i na jakie sygnały powinniśmy zwrócić uwagę. Ten donos sąsiedzki, że ktoś potrzebuje pomocy, co powinno nas zaalarmować, zaintrygować, zainteresować? Nie no, czasami jest, że jakaś osoba starsza, która normalnie funkcjonowała, ale już nie wychodzi po te zakupy, czy, czy wychodzi raz na tydzień, a zawsze robiła codziennie te zakupy, sąsiedzi to widzą, a więc coś się dzieje, może jest chora. Może źle jest niepełnosprawna, kiedyś była sprawnie się poruszała, teraz się nie porusza sprawnie to jest ważne. Sprawdzimy to, może pomożemy. Może pomożemy, czy no, także osoba nie pojawia się, może być, że nie wychodzi na, na zewnątrz, a więc jaka jest przyczyna? Czy jest chora? I tutaj też pomożemy. No i Co w takim przypadku robimy? Dzwonić, proszę dzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Albo napisać podanie. Wczoraj miałem takie podanie sąsiada. Przyszedł, mówi, że pani jest starsza, e, trzeba jej pomóc. No i będziemy pomagać. Już pracownik tam poszedł, na pewno są jakieś działania robione. Żeby na czym te... polega taka pomoc? No bo pomoc, jeżeli pani by chciała, możemy dać jej usługi opiekuńcze, a więc pani opiekunka będzie przychodziła dwie godziny, godzinę dziennie i podstawowe rzeczy będzie robiła, pomoże sprzątać, e, pomoże zrobić, pomoże zrobić e, zakupy, jeżeli będzie trzeba. Ciepły posiłek dowieziemy dla takiej pani. No zobaczymy, jeżeli będzie potrzeba ta, taka, że pani samodzielnie nie będzie mogła y, y, funkcjonować, podejmiemy działania, aby taką panie, panią skierować do domu pomocy społecznej, jeżeli wyrazi taką wolę. W skali Suwałk, ile osób korzysta z tego typu pomocy ośrodka? Z tego... Typu pomocy obejmujemy około ponad 2000 rodzin. W różnych formach jest ta, ta pomoc, także o tej pomocy. W tych 2000 rodzin jest także ta pomoc, o której ja mówię. Czyli reasumując, pilnujmy sąsiadów. Tak. Dziękuję serdecznie. Leszek Lewoczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach był Państwa i naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.